Ini untuk ibu. Hati-hati. Jest gorące. Po wypuszczeniu na wolność dwóch orangutanów, profesor Galdikas wróciła do Camp Leakey. Teraz pije herbatę w towarzystwie starych przyjaciół. Słowo orangutan znaczy człowiek lasu. I dokładnie tym są te zwierzęta. Ludźmi lasu. Pamiętam identyczną sytuację, która miała miejsce 36 lat temu. Akmat była wtedy młodą samicą. Siadałam pod drzewem pijąc herbatę, a ona przychodziła do mnie i też piła herbatę. Jedne rzeczy się zmieniają, inne nie. Proszę popatrzeć, powróćmy do Japonii, już tym razem nie o giełdach, ale o tych dwóch przesympatycznych zwierzątkach, które co robią? Są kelnerami w mieście Utsunomiya na północ od Tokio, w tawernie Kayabukaiya. Proszę, co robią? Podają ciepłe ręczniki klientom i jak mówi właściciel tej tawerny, 63-letni pan Kaoru Otsuka, on wcale tych małp do pracy nie zmuszał, siedziały sobie w restauracji, obserwowały jego, któregoś dnia postanowiły go wyręczyć i tak już zostało. A klienci? Klienci mówią, że to znacznie lepsi kelnerzy niż ludzie, ponieważ za napiwki można im podać tylko gotowane kiełki soi. Pies nie jest tak, że przychodzi, to piesek jest taki mądry, on sam wszystko umie i sam sobie, nie wiem, powiem mu tańcz sobie, to pójdzie i zatańczy. Tylko po prostu no, trzeba jakby mu odpowiednio pokazywać, odpowiednio właśnie go wyszkolić. Tu mam nawet, proszę, jakby trzeba było tutaj element szkoleniowy. Śmiało, klinker. To zrób nam małe szkolenie może w studiu. No dobrze, no to powiedzmy, że chcę, żeby, co mogę chcieć, żeby on zrobił, żeby na przykład... Zabrał portfel Szymonowi, który jeszcze jest... I buty mu pogryzł świeżo okupione. To by było możliwe w sumie, żeby na przykład, co może być takiego łatwego zrobienia? Niech przeskoczy przez Dorotę Wellman. O, przeze mnie, bardzo proszę. Aha, no dobrze, no to... Może ja się położę. Tak, dobrze. Tak, chodź. Chodź. Przepraszam cię, Marcinku. Żeby tego nie zrobił innej sztuczki, uważaj. Docelowo chodzi o to, przykryj. Docelowo chodzi o to, żeby to wykształtować, ale powiedzmy, myślę, że on to zrobi bez żadnego kształtowania, więc... Hopsa! Dobry. Super! Bardzo było fajnie. Prawie dobrze, ale Tarek, robi wielką różnicę. Zgniotłeś mi biust! W jednej chwili Lakedima, ciekawskie maleństwo, przeobraziła się w pogromczynię wroga, którego najbardziej się bała. Wtedy jednak doszło do zaskakującego zwrotu akcji. W futrze martwego pawiana coś się poruszyło. To był jednodniowy malec. Lakedima dostrzegła go dopiero po chwili. Zawsze była ciekawa. Ale zamiast zatopić kły w jego szyi, lamparcica położyła się przy młodym. Nie wiedziała, jak zareagować. Zazwyczaj na widok hien wspięłaby się na drzewo. Tym razem jednak delikatnie przeniosła malca w bezpieczne miejsce. Zaznaczam tę odpowiedź. Tak sobie życzysz. Bardzo dobrze. Benek, twoja propozycja? Kościuszko. Benek postawił na kościuszkę. Krzysztofa zabolało czoło. Sprawdźmy dlaczego i czy ma to związek z Benkiem. Już wiemy, że tak. Dąbrowski, przecież chyba się nazywa. Marsz, Dąbrowski. Z ziemi... Sam jesteś pan. Panowie, to nie było pytanie dotyczące zwierząt. Tomku, a czy szykuje się na wiejski jakiś bojkot? Jak opozycja zapatruje się na tą rewolucję październikową? Jej to chyba nie w interesie pomagać obecnemu rządowi, Platformie Obywatelskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. No i proszę państwa, Tomek sobie poszedł. Widocznie dużo pracy jest na wiejskiej. Innymi słowy, to te płacowe postulaty, o których na sali sejmowej mówiły chociażby same pielęgniarki, krzycząc po głosowaniu nad tym projektem ustawy dotyczącym pracowników zakładów opieki zdrowotnej, krzyczały hańba. To jest odpowiedź na te postulaty związkowe, odpowiedź na oczekiwania związków
i chyba także prezydenta. Rozwód to nic przyjemnego, a zwłaszcza podział majątku. W przypadku pewnego małżeństwa w Kambodży walka o dom stała się wyjątkowo groteskowa. Mąż po 40 latach związku zażądał od żony 3000 dolarów w zamian za dom. Małżonka nie była w stanie się wypłacić, więc mąż przeciął chatę na pół i zabrał swoją połowę. Żona nawet nie protestowała. To jest bardzo trudny przypadek. Straciłam część domu, ponieważ nie miałam żadnego wsparcia. Nie mam ojca, moja matka jest staruszką, natomiast bracia żyją daleko i są zapracowani. Dlatego nie protestowałam przy przecinaniu domu. Teraz przynajmniej mogę żyć spokojnie. Zdaniem sąsiadów takie rozwiązanie jest najlepsze, ponieważ wynajęcie prawnika kosztowałoby więcej niż sam dom. Żona wraz z dziećmi zostały w jednej połówce, natomiast mąż zabrał drugą na koniec wioski. Badania nie potwierdzają, żeby kara śmierci tam, gdzie była, jest wykonywana, odstraszała od przestępstw. No właśnie dlatego tak dużo kar śmierci się w tych krajach wykonuje. No to pani... Poza tym, to jeżeli